Cześć, witam Was wszystkich w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sałatkę, którą, jak widzieliście w tytule, nazwałem ogórkowa z makrelą. Fantastyczna wędzona makrela i fantastyczne ogórki. Świeży ogórek i też kiszone. Już teraz jest lato, więc można dostać fantastyczne, świeże latosie, że się tak wyrażę. Ogórki kiszone. Mam takie. Zobaczcie, co jeszcze będzie dodatkiem. Robimy szybko. Zawsze fascynował mnie kolor tej makreli wędzonej. Piękny, złoty. Oczywiście, jeżeli nie lubicie makreli lub nie macie ochoty na makrele, możecie użyć każdej innej wędzonej, dobrej, waszej ulubionej ryby. Już mi cieknie ślina. Ogórek jeden duży. Będziemy go kroić ze skórą. Trzeba go dobrze umyć, pamiętajcie. Dwa też duże ogórki kiszone. Gdybyście mieli mniejsze ogórki kiszone, to weźcie po prostu trzy. Mogą też być małosolne, jeżeli ktoś bardzo lubi. Też będzie doskonale smakować. Odrobina majonezu jako ten łącznik całej sałatki. Trzy jaja będziemy wrzucać. To i tylko pieprz i sól. I to wszystko, a nie, no przecież szczypiorek. Szczypiorek też z małą cebulką dymką. Może być też większa dymka. Będzie potrzebna na samą górę do przystrojenia. Zobaczcie zaraz. To jest szybka sałatka. Działamy. Zobaczyliście w składnikach jajka już takie obrane, przygotowane do krojenia. Natomiast no może to żartobliwie zabrzmi, pokażę Wam, jak ja gotuję jajka, ale tak naprawdę faktycznie warto takim sposobem, bo wtedy są bardzo ładne po rozkrojeniu, nie są w ogóle ciemne, zielone. Zobaczcie. Aby ugotować jajka, wystarczy je zagotować, tak jak teraz, zobaczcie. I wyłączyć gaz. Niech teraz sobie postoją 10 minut. Będą cudowne, piękne, niezielone, bardzo dobre jajka na twardo. Zaczynamy działać od warzyw i jajek, dlatego że makrela troszkę by nam ubrudziła ręce, więc zrobimy ją po prostu na końcu. Odkrawam tutaj stwardniałe, brzydkie końce, może jeszcze kawałek. Przekroję ogórka najpierw na pół, teraz na pół i to też na pół. Zobaczcie, teraz jak mamy tak położonego ogórka, to kroimy na paski w taki sposób, żeby były wąskie w miarę, pół centymetra, trochę więcej niż pół centymetra. Ach, wyszło, ale nic. Równamy tu i robimy niezbyt duże słupeczki. Zobaczcie, jak się kształtują fajnie. Niektóre są większe, niektóre są mniejsze, ale w miarę drobne są te ogórki. I tak właśnie musimy zrobić. Nasza sałatka będzie się dobrze mieszać i bardzo dobrze smakować. Oczywiście identycznie robimy z ogórkiem kiszonym. Czyli na połówki, a później tak, żeby nam wyszły w miarę cienkie, podłużno-poprzeczne plastry i kroimy w słupeczki. Każdy powinien zaopatrzyć się w domu w takie oto urządzenia. I proszę bardzo, zobaczcie. Elegancko, pięknie, no może nie tak pięknie, bo jajka są świeże, dopiero co ugotowane. Teraz możemy, jak już jest ono, żeby nie było pocięte, możemy przecisnąć bezpośrednio do miski. Robią nam się większe kostki. Mam też takie z mniejszymi oczkami, ale akurat do tego przepisu użyjemy tych większych. Teraz szczypiorek. Kroimy sobie na takie większe, naprawdę większe kółeczka. Chodzi o to, żeby ten szczypior był właśnie taki duży. Pamiętajcie, żeby nie dać drobnego, bo w tym przepisie idealnie sprawdza się ten. I teraz uwaga. Na początek to, co już tu okroiłem, to wrzucę do środka, natomiast te ładne, największe kółka zgromadzimy sobie tutaj, ponieważ będą nam potrzebne na samą górę, żeby przyozdobić całą sałatkę. Ważne jest, żeby nie były pozgniatane, płaskie, tylko właśnie takie okrągłe. Tyle wystarczy na górę. I teraz dalej kroimy. Jak jesteśmy bliżej końca, to kroimy troszkę drobniej, bo tutaj są już takie pełne te krążki. I teraz uwaga, ponownie te białe końce kroimy sobie drobno i wrzucamy tutaj do miski, do ozdoby i do fajnego smaku na wierzchu, żeby go dobrze wydobyć. To zielone do sałatki, a białe na górę. Jak widać, pięknie nam się tu zrobiło. I teraz zabieramy się za rybę. Trzeba obrać ze skóry ją najpierw.
Pamiętajcie, żeby ości żadne nie trafiły do naszej sałatki, bo nie byłoby to wskazane. Najlepiej zdejmuje się, zobaczcie, widelcem. I tutaj niestety zeszły ości, widzicie? Trzeba je dobrze obrać. Więc do miseczki je odseparujemy. Możemy kruszyć rybę i wrzucać do sałatki, bo czujemy, że pod palcami nie ma ości. Jest doskonale. No, bierzemy całą jednak, bo tego mięska będzie po prostu więcej. Ale uwaga, z tej części takiej, ale mi ślina leci. Z tej części miałem widelcem to robić właśnie, przecież to jest najlepiej. Tu, gdzie ości nie ma, jest wszystko bezpieczne, a mięsko jest ładne. Zrobimy sobie też do miseczki, żeby oczywiście później przyozdobić na górze. Pokazać, co jest w naszej sałatce. Tyle wystarczy na górę. Mógłby ktoś zapytać, dlaczego nie używałem rękawiczek do obierania tej makreli. Nie używałem dlatego, że wtedy nie wyczuje się wszystkich ości pod palcami. Dużo łatwiej jest dotykiem sprawdzić, czy te ostki tam są. Więc no niestety, trzeba się uporać w taki sposób. Ale to szybko poszło. Cała sprawa załatwiona, trzeba posolić, popieprzyć, ale uwaga, makrela jest zawsze słona, więc tej soli tylko tyle o ile, nie za dużo wcale. Ach, może jeszcze troszeczkę, tam są ogórki, ogórki lubią sól, ale były ogórki kiszone, więc może jednak nie przesadzajmy. No i pieprzu można więcej, dlatego że to już według uznania, lubicie ostre, czy nie lubicie ostre. Teraz majonez, w różne miejsca wrzucę, żeby nie tak na raz wszędzie. Najlepiej do takich smarowań, źle, do takiego mieszania używać drewnianej łyżki, bo wtedy nie niszczy tak naszych produktów i pięknie się rozsmarowuje. Oczywiście mieszamy aż do połączenia wszystkich składników. Równomiernie musi być oblane wszystko majonezem. Przed ostatecznym przyłożeniem do salaterki trzeba koniecznie spróbować, bo przecież musimy wiedzieć, co nam wyszło, czy nie jest za mało słone. Nie sądzę, ale spróbuję. Słone jest wystarczająco. Nie jest, że za słone, nie. Wystarczająco słone. Głęboki smak ogórka kiszonego, ale dobrze czuć szczypiorem, świeżo ogórkiem zielonym. Fantastycznie, no i przede wszystkim rybą, makrelą naszą. To wszystko się ładnie wymieszało, ona już nie jest taka intensywna, jest wspaniała, majonez to wszystko łagodzi. Wkładamy do naszej salaterki i przyostawiamy trochę. Oczywiście starajcie się nie pobrudzić brzegów, bo już tak będziemy podawać. Jak tam coś się wydarzy, zawsze można wytrzeć, ale po co? Nie wygładzam też jej powierzchni jakoś szczególnie, tak po prostu, żeby było widać, że jest dopiero co zrobiona. Na początek odrobinki tej pięknej jeszcze obranej makreli i teraz wymieszanym szczypiorem z cebulkami białymi. Gdzie nie gdzie, jak się trafi, tak będzie. I już robimy zbliżenie, jak wygląda w środku nasza cudowna sałatka. Już możemy wędrować na stół. Nie zawiedziecie się, nie zawiedziecie też swoich gości. Jeżeli ktoś lubi ryby, a dużo z nas lubi ryby, szczególnie w Polsce, tutaj mamy duży dostęp do morza, to makrele są fantastyczne. Jeżeli tak jak powiedziałem wcześniej, ktoś chce inną rybę, proszę bardzo. W tym roku dużo sałatek, to już wiecie. Fantastyczne, bardzo proste, 15-minutówki takie. Ugotować jajka, ciach, 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 ciach i już można nawędrować na stół. Właśnie to znajdziecie u mnie na kanale i to znajdziecie u mnie na stronie www.środagotuje.pl. Ona nie wiem, czy już jest, ale za chwilę na pewno będzie, a ten, kto ogląda 3 miesiące później ten film od emisji, to na pewno strona już stoi i tą sałatkę tam krok po kroku też znajdziecie fajnie, a także film. No i co? Środa Gotuje. Tak ma być. Cześć.